poprzednio w Darksiders. Here is your history, Orin. The Chronicle. At last. It is though the very souls of the Makers remain close to us through this tablet. You understand, I'm sure. Death. You are not so cold as you would have us all believe. Well, keep that to yourself, old one. What became of the other wardens? In my dreams, I felt many of my brothers, but only one still called. Oron, a warden most ancient. His soul still haunts me, though his stone is lost. Oron was known from rock first laid by the Stone Father. He knows forgotten songs that can help heal our realm. Thank you for restoring him, Horseman. Oron must help me. Thank you. The journey so far. The Rydal Road, a temple was found, and the turn of a key woke a giant from slumber. The Makers have need of me, the Warden bellowed. And so he went, in search of their only hope. Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie, z tej strony Jack. I witam się z nami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Darksiders 2 Definitive Edition, w którym będziemy eksplorowali tamtą lokację, czyli odlewnię. Mam szczerą nadzieję, że uda mi się w dużym stopniu sprogresować w tym momencie, znaczy w tym odcinku. A mianowicie, żeby odblokować sobie, bo tyle zdążyłem się domyślić, że musi tu być schowany albo jakaś nowa moc dla śmierci, albo kolejny element, taki jak właśnie odkupienie, czyli jakaś broń. No i dobra, co jest tutaj? Pozwól, że skrzynia na dole. Ty, czekaj, bo to patrzyłem sobie chyba. Tak. Tutaj musi być ten ostatni kamyczek dla tego. Pytanie, kiedy się pojawi, bo wiem, że, bo widziałem na filmiku z kamieniami właśnie taką lokację i na jednym z tych wielkich, powiedzmy, kotłów, o, jest, właśnie tak, pyk, to jest Quazoken z odporności. Dobra, i to jest 1 na 10, czyli albo w tej krainie będzie o, jeszcze lepsze kosy i zdrowie za zabitego. Znaczy punkty gniewu za zabitego, a zdrowie po egzekucji. To mi się podoba. No i fajnie, no i nawet fajnie wyglądają. O! Duży ten młotek. Myślę, że Thor byłby zazdrosny. Gdyby taki zobaczył. Okej, tu są jakieś drzwi. Karn, pomożesz? Chyba nie. Dobra. Aha, okej, pomoże, ale nie tak jak myślałem, że pomoże. O, jak?
Jak Ulfein wojnę. No dobra. Co teraz? A, muszę się takiego chwycić. Dobra. Już myślałem, że spudłuję, nie? Dobra, gdzie jest wyjście? Tu, 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 tu. Skaczę. A! Kurde, blisko było. Jeśli miał być suchar, to nawet ci wyszedł. Niezła rozgrzewka, mówi do typa, który właśnie wpadł do lawy. Dobra. Teraz po ściance i lecimy dalej. Ale tam jeszcze sobie z chęcią obczaję tę jedną tą. Dobra, żniwo. Kurde, irytuje mnie tylko to, że te oznakowanie. No, te. No to oznaczenie typa, że to czasami tak głupieje straszliwie, nie? Ale dobra, mam póki co opętane ostrza, których coś mi się wydaje, że raczej przez długi czas za nic nie wymienię. Oraz jednocześnie dość fajne kosy. Szkoda, że kosy nie były opętane, no ale mówi się trudno. Okej. Regeneracja gniewu, maybe. Magia i odporność. A co dają moje obecne? 37 do obrony. Okej, obrona spada, ale... No ja tam poproszę regenerowanie gniewu. Bo to o to chodzi, tak? Nie, jednak nie. A nie, to mi chyba po prostu podnosi pasek gniewu o te 30 punktów. Dobra, no jest to też fajne, nie powiem. Nie do końca takie, jakie bym chciał, ale też jest fajne. Sorry. Okej, tam jakieś przejście. Jak na to się wespnę, to wtedy się otworzy to, tak? A dobra. Teraz zrobił to, co myślałem, że zrobi wcześniej. No dobra. Szykuj się. Ty, tam coś jest? Czy mi się wydaje? Dobra, spoko. Tam było dlatego. Dla konstrukta coś. Inspo... Wow! Duże to. The body is finished, aye. But as it stands, it is no more than dead stone. To give life to the stone, we must give it the essence of a maker's heart. Three of them for a beast this large. And how do we do that? These heart stones were finished, along with the guardian, but never married to the stone. They're all in the temple. We need only look to find them. Then let's go. Bo całe prze... Ja jestem kurna ślepy. Ja straciłem właśnie jakieś ile? 6 minut? Szukając wyjścia, które normalnie było obok. Wow. Brawo kurna ja. No bloody comment. No bloody comment. Ja to wytnę. I ja to całe wytnę. Nie będę tak bez sensu czasu odcinka tracił. No.
Dobra. Okej, tu mnie wrzuci. Dalej jest skrzynka. Tyle fajnie. Znaczy, o tyle fajnie, że nie muszę od razu schodzić na dół, nie? No i proszę bardzo, eliksir zdrowia. A w beczkach coś się znajdzie? Znaczy w beczkach. W beczkach i dzbanach. A, trochę złota. No dobra, lecimy w dół. Okej, jest konstrukt. I jest maneta przewoźnika. W dół, w dół, w dół. Siódma. A 27 ogółem znaleziona. No. Dobra, tu jest wyjście, powiedzmy. Jest kulka. Jest dalsze przejście. Okej, czy ja tu muszę powiedzieć po ścianie? Oj. Nie, tu muszę po prostu chyba wejść na górę. Albo i nie. Czy pod wodą coś jest? Okej, jest przejście. Tylko czy to jest przejście dalej, czy to jest tylko przejście do skrzynki? Puść, puść, puść. To jest trochę ból, że nie mogę sobie tak na już tego, czy tego, na już zmienić sobie ściany. Okej, obrona większa i obrażenia, a czy obrażenia, nie, obrażenia czy obrona? Obrona od magicznych krytów. A obecne rękawice, co mi dają? To są te, to jest to. To nie, to to sobie tylko podnoszę, a to niestety jest powrót. Czyli tak, albo muszę pobiec po ścianie, co mi nie wyszło i z tego co widzę, to jednak nie. Albo gdzieś tu jest po prostu inne przejście, ja po prostu go nie widzę. Również pod wodą coś się znajdzie? Ale nie, nie. Ja się znajdzie, jak ty tu przecież przyszedłeś pod wodą, geniuszu. O Jezu, tu jest jeszcze odejście na bok. Czy odejście od noga. I to doprowadzi mnie tutaj. Dobra, teraz ja sobie tu wyjdę, pozwolisz? Dobra. I teraz tylko jeden precyzyjny rzut. Super, jak wciskam kółko, to... Oczywiście postawi sobie tego nie złapać. No, nareszcie. Za chyba 6. albo 8. razem. Dobra, panie konstrukt, proszę się zbudzić. Zbudzić, sorry. Trochę mnie coś utkwiło w garle. No, a z konstruktem, no to rozwalenie tych pomniejszych to będzie bułeczka z masełkiem. O, po 1000 z tego silnego ataku. Nią.
No i dobra, tam jest wyjście, a tu jest skrzynunia. Także na razie z tego konstrukta zeskoczę i idę zabrać jej zawartość. I to z wielką chęcią. No i dobra, co jest w środku? Rękawice żaru. Niby obrażenia większe, ale to się dość szybko zmieni. W momencie, w którym nakarmię tę broń. A w temacie karmienia, nie to menu. Tutaj ulepsz. ...97 do 103 obrażenia. Jeszcze większa obrona, czy obrażenia od mrozu? Czemu redukcja obrażeń ma być ulepszeniem? To było trochę dziwne. Chyba troszeczkę algorytm nie zagrał, mam wrażenie. Dobra, tu jest kolejna skrzynka. Trzeba sobie odblokować do niej dostęp. Przy okazji oczywiście zniszczyć też pozostałe kryształy. Bo hej, czemu by nie? Jak już mogę, to niszczę. A tutaj... Jeszcze, no, większa obrona, ale to mnie tam... przy tamtych lepszych rękawicach mnie aż tak obrona nie interesuje. Wiadomo, coś za coś. Okej, i BOOM! O, i wróciliśmy do punktu wyjścia, powiedzmy. I... no, raczej. Okej. No to co, na łańcuch i idziemy. A, tam nie wejdę, czyli muszę iść tutaj. W górę, w górę, w górę, w górę, w górę, w górę. A, dobra, są belki. Tam jest albo klucz, albo mapa, a raczej strzelam, że jest tam klucz. Tu jest gdzieś skrzynka? A, jest tam na dole. Dobra. To poświęcenie wymagane. Dobra, widzę, że w tym momencie jest coś, że w stylu checkpointu. Nie, 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 nie. W tą stronę. Tutaj i tu powinien się złapać teraz łańcucha. Dobra. Na szczęście się złapał. I znowu taki punkt. No co jest? Dobra. Na szczęście tutaj mnie przeniosło. Był taki ryzyk fizyk z mojej strony. I to jest kolejny punkt z czymś takim. Oho, czyżby wyczucie czasu? Tak, które ja właśnie sfailowałem i to bardzo mocno. Przez to, że mi bez sensu wskoczył na górę. I już kazałem przejść dalej. Prawo ja. Idź, 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 idź. Może teraz się uda? Dobra. A może teraz po prostu zaczekam, zamiast biec na pałę. No. Znikaj mi stąd. Dobra. No, jakaś walka. Trzech pomniejszych typa.
Dawaj, dawaj. Kurde, akurat by się przydało żniwo, no. To jest też fajne, że to żniwo odrzuca ode mnie tych wszystkich kolesi. Znaczy, no wszystkich wrogów, którzy znajdą się w jego zasięgu. Czekaj, tutaj jeszcze jakieś budki. No nie, jeszcze bardziej spaczona wersja tego. A nie, to jest po prostu spaczona wersja tego. Czyli wcześniej walczyłem ze zwykłym. O, w ogóle zauważam, że talizmany strasznie mocno te broni cieszą, powiedzmy to. Co? Nagle taki zaszokowany? Nie możesz nic zrobić? Żegnam. Okej. Jeszcze lepsze. No i kolejne opętane szpony. Obrażenia od pioruna tym razem, ale te już mają niższe obrażenia. Na 11 poziomie. Te mają 9, ale oficjalnie to mają chyba niż większe, mi się wydaje. Pokażmy to. Ulepsz. No, mają 12. Dzięki upgrade'om. Tak, chcę złożyć ofierze opętaną broń. Dobra, te zwykłe od razu wyrzucam. Jak to wygląda teraz z tym? Obrona lepsza, obrona trafie krytycznego, siła. Okej, no wzrasta mi zdrowie, siła i obrona, ale spada mi gniew, odbrażenie od magii i ogólna odporność. No to nie, myślę, że to sobie odpuszczę. No, a tutaj kamień odporności. W ogóle zauważyłem, że mogę też sobie sprawdzać opisy tego. Także proszę bardzo. Najcenniejszy z zaklętych kamieni chroni tajemnicę opierania się siłą fizycznym i magicznym. Skoro jest najcenniejszy, to pewnie jest też najwięcej wart u tamtego. Czy tam, nie wiem, najlepszą premię może daje, bo dalej nie wiem, co dają te kamienie. Jak na razie je zbieram, ale jeszcze żadnej kombinacji tam nie wypróbowałem u Czarnopęda. Bo... skoczyłem prosto na tę ścianę, a on ją, zamiast na nią skoczyć po niej biec, to on ją przelizał barkiem. Przepraszam, na ramiennikiem jeźdźca. Interesujące. Aha, świetnie. Dobrze, że jeszcze potrafię rozróżniać kierunki. Bo zamiast iść zgodnie, powiedzmy, z fabułką, znaczy zgodnie po prostu z lochem, o może to będzie lepsze. Aby dostać się finalnie do tej skrzyni, ja jak debil idę w drugą stronę. I jest klucz. No, to idziemy. Dobra, wróć na konstrukta i jedziemy dalej. A drzwiczki są tutaj. Przecież sobie mogę chyba tego konstrukta tam zostawić, no ale on się raczej nigdzie nie wybiera. Dobra. Ciekawe, co my tu w sumie znajdziemy. Jakiś posąg króla twórców? Może?
Czemu ja strzelam na wprost, strzelam po krzywiźnie? Ciekawe. To bardzo ciekawe. I znowu taki punkt, no co jest? Dobra, ten mnie przerzuci. Dole jest skrzynia. Czy nie? Dole? A nie, na górze chyba. Czy... Jezus! Boże, to jest tamta skrzynia. Myśl, kretynie. Skaczesz jak pannica. Jaki tekst. Dobra, tu jest zapewne mapa. Bo wątpię, żeby był tu drugi klucz w pobliżu mi potrzebny. Dawaj, dawaj, dawaj. Tniemy, 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 tniemy. Jednocześnie żegnamy się z państwem. A właśnie, tutaj miałem sobie do skrzynki zejść. Mapa lochu. Interesting. O! Nie spodziewałem się to zobaczyć w tej grze. Okej, jest jakaś... Nie wiem, czaszka? Uchwyt śmierci. Uchwyt śmierci pozwala chwytać pewne obiekty z dużej odległości. Do tych większych śmierć może doskoczyć, mniejsze zaś przyciągnąć do siebie. Okej, czyli... Czy to mi teraz pozwoli używać tych... Tak, dzięki temu mogę używać takich... Nie wiem... Haków, bo... Ale okej, no to jest poręcz akurat. No... Nareszcie. Okej, czy to jest jak odkupienie? Tak, niestety, ale tak. Ale tego będę pewnie dość często używał, więc to sobie, nie wiem, pod Y-ka przypiszę. Wait, czekaj. Tu. A odkupienie na razie niech będzie pod B. Czy mogę to złapać? Nice. Czyli taki trochę łańcuch otchłani, tylko że... No pewnie raczej nie będę mógł się dociągać do tych momentów, do tych elementów, na które mogę się wspinać. Wrażenia od krytyków i od wstrząsów. 85... No... Dość mocne są te obrażenia. Dobra, wyposaż, bo... Lubię te zdrowie po egzekucji, ale niestety problem tego jest taki, iż te egzekucje zajebiście rzadko się zdarzają. Okej. Jeszcze bardziej mogę podbić obronę, albo zwiększyć szansę na kryta. A nie, szansa na kryta będzie dokładnie taka sama, no to nie. To w takim razie podbijamy obronę. I ulepszamy kolejnym itemem. W ogóle zobaczyłem, że jeśli ulepszy się broń do fulla, taką opętaną, a potem się ją wyrzuci i zbierze jeszcze raz, to niby się resetuje ten level opętania. Znaczy opętania, level tego... Ten progres ulepszenia. I jestem ciekaw, czy to dalej działa. Bo jeśli tak, to z wielką chęcią sobie to sprawdzę. No, dobra, Karn. Ale to za chwilkę, dobrze? Hono. Bo tam jest, są te żywiczki do ogarnięcia. Dobra, stamtąd sobie już poradził. Hop, hop. Tak, tak, tak. Follow, follow. Zafollowuję cię za chwilkę, ok? No, mogłem sobie tego konstrukta tutaj zostawić. Dobra, jumpy, jumpy.
Teraz pytanie, czy ja muszę wskoczyć stricte na tę ścianę, czy mogę... Ale nie, no raczej nie przeleci mi przez skand. A może? Bo chwilowo to nie bardzo wiem, jak się do tego dociągnąć. Ewelina, no musi się dać tutaj doskoczyć stąd. A chwila, czy się mogę już stąd dociągnąć do tego punktu? Co mi tak po prostu sugeruje już wykorzystanie tego. Nie, już mogę, okej. Okay. Czyli ściana jest do powrotu, a nie do... dostania się. Magia i obrona. Dobra, a... aktualnie mam... na ramiennik. Obrażenia od krytycznego i siła. No, to już mnie tak nie ugryzie. Czas wymienić w końcu. Nie będę tego komentował. Ale patrzcie, jak ta łapa wygląda, nie? Dlaczego to nie ma trybu fotograficznego? Ale patrzcie, to wygląda jak łapa tego żniwiarza. Ciekawe, czy w formie żniwiarza też będę mógł jej używać. Podejrzewam, że chyba nie, ale... kto wie, kto wie. Może. Dobra, gdzie było to przejście z tym wybuchem? Po drugiej stronie. A dobra, zresztą kart widzę tutaj będzie mnie prowadził. Co, rzucisz? Nie rzucisz. Dobra, już tak pół godzinki mniej więcej minęło. Bo odliczam sobie cały ten czas, jaki spędziłem na szukaniu jak kretyn przejścia dalej na starcie. Juhu! Naprawdę, czemu śmierć nie może unikać tak przez te... Tak trochę boli. Czekaj, no, puść. A nie, nie puści się, tylko od razu muszę skakać. Spoko. Co, ciągnę za wajchę. Most się łączy, a ja stąd spadam i wracam do Karna. Który tak trochę się chyba zaklinował. Na szczęście się już odklinował. I winda. O ile zakład, że będzie walka? Teraz nie było, ale ja wiem, ja jestem święcie przekonany, że będzie. Nie powiedzcie mi, że nie. O! Czyżby serce? Heartstone. Within lays the soul of a great maker. Find a way to bring it down, and I'll carry it. I've got your idea. Hop aboard. Dobra. Jak wszystko dobrze pójdzie, to może uda się jeszcze to serce w tym odcinku. Znaczy serce. Fragment. O! Dobra. Teraz będę się mógł dostać też do jednego miejsca w lesie, w którym też był taki uchwyt. I też właśnie w trakcie biegu musiałem użyć tej umiejętności. Hakiem? To nie jest hak, typie. Kto to tłumaczył? Kto przetłumaczył to jako hak? To nawet nie wygląda jak hak. No, już myślałem, że spadnę.
A, czekaj, widzę skrzynkę. Czy ty, gdzie jest ta skrzyneczka? No, pokaż mi ją. A, tam, tam wyżej. Okej, no to jeszcze się cofamy. To jest jak do... Fajnie, że nie kazałem mu odskakiwać. Jest, ale jak dobrze, że te... wszystkie... Okej, dobra. To dopiero teraz jest. Skrzyneczka. Jak dobrze, te skrzynki są od razu oznaczone na tej mapie. No i już. Obrażenia... są mniejsze. Ja się o tyle cieszę, że, wraz z wzrostem mojego levela coraz mniej mi obrażeń robią takie upadki. Czytaj, prawie nic. No naprawdę irytowałbym się, gdyby to dalej mi zabierało tyle, co na początku. Albo jak w Sekiro, czy jakimkolwiek Souls-like'u. Czytaj, nieważne jak daleko jesteś w fabule, zawsze procentowo ci upadek zabierze obrażenia, tak samo przeciwnicy. Okej, jak miło, że konstrukt może sobie sunąć po lawie. Bum. Bo teraz tak, tam jest przejście, a co jest z tej strony poza skrzynką? Może ta? Stronica tej Księgi Umarłych? O, zużycie gniewu minus 4%. No, to akurat dość fajne. No nie, tam byliśmy przed chwilą. Dobra, wchłaś na włazie na górę. Co dalej? Okej, tu będzie harpun będzie. Ja. Znaczy, Jezus Maria, harpun. Łańcuch, nie harpun. Bo wykorzystanie tej łapy tak mi trochę harpun przypomina, nie? W sensie na podobnych zasadach to działa. Okej. No i dobra, już jesteśmy przy sercu. No, tu już troszkę więcej. No, śmierć, mimo iż jest silny, to raczej takiego kawałka by nie podniósł. No, w każdym razie nie teraz. Myślałem, że walczy teraz, nie? Bo już tak... taki zakrzyk bitewny jakby zrobił. Wydał z siebie, a nie zrobił. No i co? Pewnie teraz będzie walka, jak pociągnę wajchę. No, oczywiście. O, tam w ogóle krzyż templariu... Znaczy, z góry jak krzyż templariuszy to trochę wygląda. No, zeskakują się z góry. Proszę bardzo. No kurde, zrób mi to zmiażdżenie. Level! Unik z kontrą. Jeśli śmierć wykona szczególnie zwinny unik, postać żniwiarza pojawi się w mgnieniu oka, by zaatakować napastnika. Szczególny unik. Czyżby to był tak zwany unik w ostatniej chwili? Tak zwany idealny unik? Tak, ale kurde, zajebiście to wygląda. Jestem świetnie przekonany, że więcej razy mi się to uda zrobić to totalnym przypadkiem niż faktycznie w celu zamierzonym, no ale... Kto wie? Może się uda, może nie.
Dobra, bierzemy go. O, jest egzekucja. No nie, Karn, dlaczego? Dlaczego? Dlaczego żeś mi go zabrał? No i... zrzucili mnie. Dlaczego to się w ogóle zalewa lawą? Twarde jest to serce, jeśli mam być szczery. Ha, moje zabójstwo. No dawaj, o! Pan pozwoli. Ej, kurde, widzę, że te szybkie, może nie szybkie bronie, ale akurat te moje szpony to mają chyba dość niezłą szansę na egzekucję, tak mi się wydaje. Albo ja teraz miałem po prostu w cholernie dużo szczęścia. No i okej, jesteśmy już przy wartowniku, serce zwrócimy. Znaczy zwrócimy, w sumie damy mu je bardziej. Tak powinienem powiedzieć. Jakby mam się tam wspiąć? No nie, magia jakby sama go zaciągnie, spoko. Na prawe przedramię. I mam uwierzyć, że to się samo z siebie tak nagle zapadło. Trochę kiepawe wykorzystanie, jeśli mam być szczery, mechaników gry, no ale dobra, umowność growa. Ale okej, tam tą część będziemy eksplorowali następnym razem, a póki co żegnam się z wami i widzimy się w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Darksiders 2 Definitive Edition. Ode mnie to tyle. Cześć!